taki oto szpacer. Widać Beskidy, grupę Klimczoka. Nasz las Zabrzeski, tak, ale pocięty jak piorun. Co ty tam masz? To chyciłaś? Masz go? Chyciłaś? Nie wiem. Dobra. Trawka fajna w lesie. Aż zachęca do chodzenia. Góry super widać. Ja. Nasze okolice. Tutaj w tym miejscu, że szedł na skiturach i to się okazało, że to były jedyne skitury w tym sezonie. Bo potem już niestety nie było warunków. Zarówno tutaj, jak i w górach. Wyższe są? Czekam o cię. Tu jest taki jeden fajny dom. Znaczy się. Był kiedyś śmieszny. Był. O, na przykład ten dąb z tym mchem. No. Idealne miejsce na kesza by było. Zwłaszcza, że... Ale tam jeszcze jeden dalej jest taki. Ale popatrzcie, tu jest taka fajna dziura i tu by go szło schować. No. Tam gdzieś tam dalej też jest taki. Ja tamten, no. Też. Ścieżka jakoś wydeptano. Chociaż gnał po śląsku to się nazywa, tutaj po cieszyńsku to się nazywa cesta. Tu jest krzypopa. Kajot na skiturach przechodził. O, ale to drzewo się nam tu. Ten strom się nam tu chyli, coś to on pewnie lygnie za niedługo. Tu jest krzypopa. Krzypopa jest? Te krzypopę trzeba przeskoczyć. O, kiedyś tu nasrał. Żeby mi tam nic nie wyleciało z kapsów. Macie rady? Bez problemu. Ej! Nie masz tam! Maja!
A bo tu przez to przejść może. Przez to myślisz, że się nie utopię? Będzie bardziej twardo. Stój. Co, topi się? Grzybami, nie? Wunio tak. Ale tamte drzewo, albo tamte długie, to są idealne miejsca na kieszę. Tak. I doszliśmy do linii leśnej. Linia leśna to u nas godają na takie drogi pożarowe w lasach. Ale to jest fajna rzecz, jak człowiek ma poręnaście kroków do lasu z chałupy. A tak rzadko tutaj chodzi. Nie przeszkoda. Bushcraftowy by już miał materiał do poleniowania. No, hop. No, hop. Nie wlazuj się, to hop. O właśnie. Teraz i też hop. Takie jest szybkie to drzewo. Gdzie mnie tam? Hej, 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 hej! Tył zwrot! Tu chodź! O, jest mokradło. I jeszcze chyba ślady, gdzie tu na rowerze jechał. No kradełko. Ale tutaj tu jest sama natura. Co? Sama natura. Co to tam jest? To będzie szul chyba do lizania. Aha, bo tutaj jest to skrzyżowanie tych linii. Tu jest jedna linia widoczna i ona idzie w stronę drogi do Czarnolesia, chociaż tam już jest fest zarośnięto. Tu jest. Ja. Tu jest linia w stronę chałupów. Tu jest linia w stronę Brunowa. A tam jest linia w stronę Szutrówki w Czarnolesiu, Wiślanej Trasy Rowerowej. A tu jest. Ale to jest jakimś plastikiem przykryte. Nie będę tam podchodzić, bo bych zwierzynę wypłoszył, ale to jest do lizania. Kiedyś spotkaliśmy jakiegoś fesztera w lesie i dostaliśmy ochrzan, żeby nie podchodzić blisko takich miejsc, i dawają jedzenie. A zwłaszcza z psami. Poczuły zwierzynę, wiesz? Ja. Chodź tu. Wszystko puszczo. I się zapłącie w te drzewko. Tam kądś musi zwierzyna siedzieć. Tu w lesie się wiatr ruszył wiać. A mnie pociągniesz? Także spoko. Ale
Pewnie, że się do przejść, nawet przejechać się dało na rowerze. No i przeszliśmy kawałeczek. Jak ktoś tu oglądał mój film ze skiturów, to tutaj żeś się trafił prawie z tym kuligiem. I to jest Wiślano trasa rowerowa. No do Czarnolesia, nie? Tam jest bagno. Bagno? Mhm. To jest Wiślano trasa rowerowa. Tam jest takie bagno, że... Ale na drodze nie będzie bagna. No ale tam przejść po tej drodze, tu od tego zakrętu do następnego. Aha. No to dobra. Jakieś kolejorze jadą. Kolejorze jadą, to pewnie ta godzina tutaj będzie. Szósto. Tak, tu my przyszli. Jest WTR-ka. Wiślano trasa rowerowa. I pole zarosło. Tu było kiedyś pole, tak. Tak. Ono zarosło, ale też tu prawdę powiedziawszy, to pożytku zawsze zboże tu sioli. Pożytku z tego pola by nie było, jakby tu ziemioki zasadzili, to ale by... to było pole dla zwierzyny. No ja, ale zboże tu sioli, wiesz? Zboże sioli, bo żeby mieć na zimę, nie? No. Ale jakby ziemioki zasadzili, to by tego, to nie miałoby to sensu, bo by to dziki wszystko, no, wykopały. Dziką jedynie. Ale zboże zawsze to było. To tak wygląda, jakby te drzewa tutaj zasadzili. One same urosły. One same urosły. Ale słychać te odgłosy natury. O, akurat ten pierun się tu musi przytrafić. No. Fliger. Prawoki rosną. Prawoki? Tak. O, ale się tam drzewo rozwaliło. Strum. No, ale suche już. Suche. Dobra, ale to już... To jeszcze soki może lecą, ale już to, to soki to ona zanim liście zacznie puszczać, zanim nie? Zanim liście, no. To jest bardzo zdrowe... Sok z brzozy. Sok z brzozy, to jest tak. Bardzo zdrowe. Brzoza. Brzoza. Jest taki gość, co ma tak na nazwisko. Jeździ na kole po Śląsku. Ale tu kroki powycinali koło drogi. Też taki dąb, ale trochę pochylony. No. Przy pomniku też by szło kesza zrobić. No też. W ogóle, w naszym lesie w ogóle tych keszy nie ma. Przy rotuzie. Przy rotuzie, o właśnie. O, teraz fajnie słychać było. No ptaszki ładnie cierkają. Ona chce hajcować w piecu, jak jest ciepło, 16 stopni. Ja. Tutaj mamy znaczek szlaku rowerowego Greenway Kraków Morawy Wiedeń. Taki trochę zapomniany już ten szlak. Niby to był taki projekt, że to ma być najdłuższy taki wśród drzew szlak rowerowy. No, tu by się to zgadzało, bo tu jest drzew pieruny, ale pokiereszowany jest ten szlak, tak jak cała ta WTR-ka w naszej gminie. Tu pokażemy ten obiekt. Ty tam faktycznie jakiś znicz tam jest. Kercka, jak to po śląsku godotyn.
Nie pij tej wody. Co to tu jest? Znicz, ale... Lasum to jest pomnik, który tutaj moim zdaniem jest w zasadzie bez sensu. No. Lasum 75. rocznicę Polskiego Związku Łowieckiego Myśliwi Koła Łowieckiego Knieja Zabrzeg Daszbór 1999 rok. Żyjemy już 14 roków. Jest tu jakiś znicz. Ale kiedyś był inosum, ten kamień i tu był beton. Tu był tylko beton taki. Nie było tych kafli. No i daszku nie było. I tego daszku nie było. To tak od wszelkiej biedy, jakby tu ktoś na rowerze jechał, to tak tu wlóż na to, to się schowie przed deszczem. No, jakby nie będzie z boku zacinać. No. No to są my na granicy Bronowa i Zabrzega. Ten budynek już jest w Bronowie. Tutaj mamy znak wiślanej trasy rowerowej, który kiedyś leżał w tej krzypopie. Ja go wyprostował i stoi. Tu jest kolejny, niestety ten tutaj tabliczkę stracił. Dwie tabliczki Kasi wyparowały. Nie, to już to są duże tabliczki, to ktoś je po prostu podpieprzył. Raczej by je było widać, bo to są duże tablice. A poza tym one były przecież przykręcone śrubami, to ktoś to musiał odkręcić po prostu. No nie wiem na co. No i coś się teraz zrobiły? One chcą wutery miś. Nie dzisiaj. No nie ma. Właściwie to... No na jeszcze... tym jest potrzebno w sumie. Tam nie wiem po co to tam stoi w ogóle. Na tym zakręcie. No. Tam już tam coś nie jedzie. Nie, to już całkę bym wolała tu dać. Ja. No. Troszkę się nam ściemniło już. Nie wolno, tam jest paśnik. Tam jest paśnik, tam nie wolno iść z psami. Są my w Bronowie przy parkingach Miłości. Ślady są, ja? Ale to mogło być leśniczy też do paśnika. Ja. Zachody słońca już nie ma, już jest po zachodzie słońca. Jest wybrany fest. Już nie do końca, bo tam są góry. Nie ma źle. A ja się boi. Boi się czego? Ona jak idzie tak koło nóg, to się boi. Ptoszki ćwierkają. Jakby kto zapałkę rzucił, to tu jest jeden wielki pożar. I do lasu zapałkę. Zapałkę po śląsku sztrachecla. Sztrachecla by szkrtnął i... Szkrtnął by sztrachecną i fojera było bo afes. Flama pierunowo by była. Zwłaszcza, że te krzoki to wszystko tu jest suche. No do wody by nie mieli daleko. Tylko podłoże tu jest pod mokłe, ale... No, wodzy by tu... Torf właśnie, tak. Torf to jest pieruństwo. On się nie poli takim płomieniem, tylko mu się tak żarzy. Że jak się na rotuzie poliło, nie? Długo to tam gasili, chyba z 2 tygodnie. Tam nie idziemy. Stara. Wiem, że my tam ostatnio szły, ale nie idziemy dzisiaj. Zobacz jaką kartę. No, bardzo. Dobra, nic nie widać prawie. Lipy. Niestety w lipie widzicie. Proszę. Śmietnik. A tu mamy kapliczkę
No tu nawet się ławka pojawiła. No. Nic. Nie widać. Matka Bosko Fatimsko. Jakieś drzewo się zwaliło. Z różańcem. Coś się tu zwaliło. Jakieś drzewko. Nic się nie świeci. Się zwaliło. Lipy takie grube. Nie widać tego, bo już jest trochę ćma. Tam się zwaliło. Jest taka kapliczka wśród pól na Kopaninach w Brunowie. Taki oto mały bonus my sobie zrobili jeszcze. W tej chwili są my na Podlesiu. Podlesiu. W Ligocie. Idziemy prosto czy prędko my? A możemy iść prosto. Tam będzie szybciej, nie? No. Tak jest. Jest kościół nasz. Wszystko fajnie, elegancko. Jutro o tej porze tu będzie głośno. No. Bo dzwony biły, będzie rezurekcja. Tak. To już my są na końcu naszej trasy. Czego? A, bo tu ta kosiarka jeździ sama. No to docieramy do punktu końcowego, więc trzeba skończyć. Trzymajcie się i za zaś.